Miasteczko Skole położone jest nad rzeką Opór podnóża Karpat i liczy około 6 tysięcy mieszkańców. Centrum ma służyć całej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim młodzieży, która chce się rozwijać i integrować. Cała nasza parafia, cieszymy się, że mamy taki superowy tutaj ten dom, że mamy taką budowę, która będzie nam tu służyła i nowym pokoleniu jeszcze dużo, dużo lat. Dlatego, że mało jest młodzieży w szkole, dlatego, że szkole to jest malutkie miasto. To dosyć potrzebna inicjatywa. To jest bardzo potrzebna inicjatywa. Będą się tu odbywać ciekawe wydarzenia. Naprawdę potrzebujemy takiego miejsca, by się rozwijać intelektualnie. Ten dom różni się od tradycyjnej architektury karpackiej, ale ma swój własny styl, swój urok i wygląda wyjątkowo. Dzięki centrum będziemy realizować nasze plany. Mimo, że na Ukrainie toczy się wojna, chcemy tu organizować różne spotkania i konferencje z udziałem naszych partnerów ze Stryja, Drohobycza oraz innych miast Ukrainy i Polski. Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole powstało we współpracy z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Przede wszystkim pracę z dziećmi, z młodzieżą, pracę z młodymi ludźmi, czasami poszukującymi, ludźmi, w których sercach jest dosyć dużo talentów, zdolności, a dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, brakuje bardzo często miejsca, w którym mogliby się spotkać. Nie chcą, by to było miejsce, by tym miejscem była szkoła, by tym miejscem był bezpośrednio kościół, więc powstają takie centra. Choć przerwy w dostawach prądu zmieniły nieco program uroczystości, to na otwarcie centrum udało się zorganizować występy artystyczne, w których wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele lokalnych władz i konsulatu generalnego RP we Lwowie. Budynek pobłogosławił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski wręczył także odznaczenia osobom, dzięki którym projekt ten został zrealizowany. Patronem tego ośrodka jest święty Jan Paweł II, który jest także pięknym wzorem budowania swojej wiary na tradycjach chrześcijańskich, na tradycjach naszych ojców. I także był tym, który umiał i lubił i kochał przyrodę. I tutaj ta przyroda wokół Skole jest bardzo piękna i myślę, że młodzież będzie również pogłębiała tę przyjaźń i z przyrodą. Centrum w Skole ma łączyć dziedzictwo kulturowe i historyczne regionów rzeszowskiego i lwowskiego. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Budowa kosztowała ponad 2,5 miliona euro. Mogą tutaj przyjeżdżać dzieci, młodzież ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, robić wspólne warsztaty, ćwiczenia, wystawy, po prostu robić takie obozy, które na celu będą mieli jedno: pokonanie barier, nawiązanie kontaktów, znicestwienie różnych stereotypów i uprzedzeń. W Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole znajdują się duża sala konferencyjna, pomieszczenia służące do spotkań i warsztatów, kuchnia oraz pokoje gościnne.